Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie, cała na biało, świeci piękne słońce w Warszawie, ja idę właśnie zrobić poranną pielęgnację, ponieważ jestem po siłowni, nakładam swoje chyba ulubione na ten moment płatki pod oczy, w ogóle zobaczcie, mam taką białą bluzę, dostałam paczkę PR-ową z Basic Lab i w niej właśnie była taka bluza, kurczę jak mi dobrze jest w takich jasnych odcieniach, co myślimy? Także dzień dobry, przyszłam Was powitać w nowym filmie, bo w nowym filmie dzisiaj będzie się dużo działo. No to będzie film inny, takiego filmu u mnie jeszcze nie było i to jedna z Was wymyśliła formułę tego filmu. Ale zanim będzie nasz wywiad, zanim będzie rozliczanie mnie, to słuchajcie, normalny, klasyczny vlog, dzień ze mną. Witam. Mam bardzo dobry nastrój, jestem jakaś taka wewnętrznie ukojona. To słońce dzisiaj. Powiem Wam, że jeszcze jak szłam na siłownię, oczywiście było ciemno, ale niebo gdzieniegdzie było jaśniejsze. Już Cię wpuszczam, kochana. I w ogóle widzę, że teraz dni są dłuższe, poranki się wcześniej zaczynają i fajnie, cieszę się. Ojej, już wpuszczam. Zobaczcie. Dzień dobry, do widzenia. Jest z nami też Leszek. Leszek próbuje spać, ale jego siostra... po prostu mu to uniemożliwia. Najzwyczajniej w świecie biega jak rakieta. Leż sobie, Leszku, leż. A jeśli chodzi o płatki, pod oczy to mowa o tych z Hebe. Muszę, słuchajcie, się wybrać do Hebe i zrobić zapas. Może dzisiaj, no zależy jak nam się zejdzie na spotkaniu, może dzisiaj albo jutro, naprawdę są rewelacyjne. Płateczki pod oczami są, pielęgnacja zrobiona, zrobiłam jeszcze wcierkę na skórę głowy i siadam, słuchajcie, do roboty, do obowiązków. Z Wami łapię się później, ale kaweczkę mam w zimowym kubku. Mówiłam Wam o tym, że ja mam swój prywatny, osobisty podział na pory roku i dla mnie zima trwa grudzień, styczeń, luty. No i tak wiecie, wielkimi krokami, ale powoli żegnam się już z tymi kubkami, bo... 1 marca już będą schowane, marzec, kwiecień i maj to dla mnie wiosna, więc bardzo fajnie mi się z nich piło i powiem Wam, że to jest super wielkość. Ile tu jest? Kurde, nie pamiętam. W każdym razie to jest dla mnie super wielkość na kaweczkę i możliwe, że będę się rozglądać z jakimiś takimi delikatnymi, właśnie wiosennymi. Najlepiej, słuchajcie, to dla mnie by było, żeby były w tym samym kształcie, nawet z takimi kolorami obramówek, ale na przykład chciałabym z jakimiś, nie wiem, żółto-biało-fioletowymi stokrotkami i też mogłyby być właśnie z Home & You, żeby wszystko było to samo, żeby wiecie, jeden w drugi tak fajnie siedział i miałabym taki komplet na różne pory roku, bo wiosennego kubka to ja na pewno nie mam. No a może jednak warto nad tym pomyśleć, słuchajcie, także dobra, koniec śmieszków, lecę do obowiązków, łapiemy się już, mam nadzieję, na spokojnie później, a płatki mega Wam polecam i słuchajcie, jak je zdejmiecie, macie nadal skórę nawilżoną, delikatnie to wklepujecie i w ogóle nie roluje się nic pod make-upem i absolutnie to są moje pierwsze płatki w życiu, żeby się nie rolowały pod make-upem. W ogóle, tylko to się pięknie wchłania, więc no ogólnie tego płynu tam jest dużo, więc wiecie, można to zastosować od razu za jednym razem, nie wiem, na dekolt, szyję, całą twarz, a można tak jak ja kilkukrotnie te same płatki. Trochę wiecie, jak mówię, to czuję, że trochę zjeżdżają, dlatego że tego płynu jest sporo, ale nie przeszkadza mi to, delikatnie je sobie poprawiam i tak one fajnie, komfortowo siedzą, bo tutaj są, słuchajcie, ponacinane, także ja raz jeszcze nic, dziękuję za polecenie tych płatków, bo to jest mój hit. I szczerze Wam powiem, że nie sądziłam, ale uwielbiam ich używać i chętnie po nie sięgam. No, dobra, lecę. Naprawdę dawno mi się aż tak omlet nie rozwalił, ale dawno też nie był aż tak puszysty. Natomiast chciałabym Wam coś powiedzieć, bo pokazywałam Wam, jak byłam u mamy we vlogu, że kupiłyśmy gorczycę, tak. Kupiłyśmy musztardę i mama bardzo polecała tą musztardę. Ja niestety nie mogę Wam jej polecić. Wiem, że to już moja wina, bo są dwie. Ja wzięłam kremską. Słuchajcie, ona jest tak ostra. Dla mnie po prostu czyszczenie zatok i nosa. Ja nie lubię tak ostrych rzeczy. Bardzo mi wybija w omlecie. Ja lubię taką, no taką kremową, delikatną smaku. Ja ogólnie nie lubię ostrych rzeczy, lubię delikatne smaki, ale niech się przenikają. No tutaj jem, oczywiście, że zjem do końca, natomiast ode mnie to do polecenia nie jest. Nie sądzę, żebym zaryzykowała z drugą wersją, bo się po prostu przejechałam, a ten słoik jest duży. Natomiast omlet jest, pomidorki oczywiście już w większości zjedzone. Dobra kochani, nagrywam to drugi raz, bo przed chwilą mi dosłownie aparat przekoziłkował, bo statyw nie trzyma.
Powiem wam, że ostatnio mam pod prąd, pod wiatr z nagrywaniem, ale mam nadzieję, że się uda. Trochę podsuszałam włosy, jak widzicie, mam taki busz, ale to nic. Zaraz to będę po prostu prostować. Zrobimy sobie razem make-up. Za mną widzicie tutaj koszulę, bo zaraz wskoczę w koszulę. Powiem wam, że przez to, że jest słońce, u nas w mieszkaniu się już trochę nagrzało. I jest on. I w ogóle, przez to, że jest to słońce, słuchajcie, ja mam takie wrażenie, jakby kurczę, już było wiosennie. Naprawdę jakby już ta wiosna paluszkiem do nas, wiecie, machała. Nałożę sobie Carmex na usta, bo mam jakieś suche. Ostatnio w ogóle powiem wam, że nic nie zmieniałam w pielęgnacji ust, nic się takiego nie zmieniło, nie wydarzyło, powietrze się nie zmieniło, woda się nie zmieniła, a ja mam tak suche usta, nie wiem o co chodzi. W każdym razie mam wmoczoną gąbeczkę i szukam mojego podkładu, dlatego że zużyłam już ten L'Oreal Infallible i teraz będę używać tylko i wyłącznie... No chodź, tak, do łóżka chcesz, tak, no leć. Dlatego, że to jest po prostu jedyny... No chodź, chodź. No hop. Dlatego, że to jest jedyny podkład, jaki mam. I to, słuchajcie, jest Liquid Control HD. Ja mam w odcieniu 0,35 Natural Beige. Proszę bardzo, taki zestaw dziś. Gąbeczka jest z... Wydaje mi się, że z Lovely. No i jakoś z Rossmana. Trzeba ten podkład wstrząsnąć przed użyciem. Nie wiem, czy to zrobiłam. Więc zrobię to ewentualnie jeszcze raz. Ja po kropelce sobie aplikuję, słuchajcie, na twarz. Staram się, aby pipeta nie dotknęła twarzy. Dźwięki w tle to Mariusz w łóżku. Nie pytajcie. Oj, chyba jego troszeczkę więcej musimy użyć. Jakoś coś optymistycznie do tego podeszłam, a w ogóle ja mam rumieńce, słuchajcie, bo trochę ogarniałam w mieszkaniu. I mi jest gorąco, więc rzadkość ostatnio. No w każdym razie mam rumieńce, bo jest mi ciepło, bo wiosna. W ogóle mogłam sobie kupić tulipany. Ostatnio, słuchajcie, jak byłam w Biedronce czy w Lidlu, były przepiękne tulipany. Tylko, że były strasznie drogie i stwierdziłam, nie, tulipany to na kilka dni to się nie opłaca. Jakby to były lilie, to by się opłacało. Nie wiem, jakoś powiem wam, że mam tak, że za tulipany nie zapłacę dużo, za róże nie zapłacę dużo, bo mam wrażenie, że one to 2-3 dni, zależy też oczywiście jak się trafi. Natomiast właśnie za lilie, za jakieś wiecie margaritki, coś takiego, no po prostu goździki, o, co dłużej postoi to spoko, ale tak, no niekoniecznie, więc jestem jednak bez tulipanów. Nakładam delikatną, powiedzmy drugą warstwę, delikatną warstwę tego podkładu, bo coś chyba za mało go nałożyłam. On jest jednak dużo mniej kryjący niż ten z L'Oreal Infallible, ale wygląda, powiem wam, że on naprawdę wygląda bardzo ładnie. I tak na czoło dałam dosłownie kropelkę. No na policzek dałam więcej, bo tutaj właśnie miałam ten rumień i mam jeszcze takie pozostałości, niedoskonałości. I w ogóle nie widać różnicy, wiecie, bo czasami jest tak, że jak się gdzieś więcej pudru nałoży, to widać w innych miejscach, że było mniej, a tutaj wszystko nam się zgrywa, słuchajcie, więc już się poklepałam, pomiziałam. No i co? No i chyba? No i chyba puder. Puder dzisiaj to będzie mój ulubiony puder. Wy już doskonale wiecie jaki. Teraz wiecie, jakbym powiedziała na raz, na dwa, na trzy, to wszyscy głośno byśmy powiedzieli Laura Mercier Translucent Powder. Wszyscy to już wiecie dokładnie. Ja mam tutaj wacik, dlatego że on czasami na podróże ze mną jeździ. No i rzadko go ostatnio używałam. Bardziej się skupiłam, wiecie, na testowaniu tego pudru z Belle. No i powiem wam, zaraz pokażę wam opakowanie. Powiem wam, że ten z puder Belle, jakby był w jakimś, wiecie, droższym sensie, takim perfumeryjnym opakowaniu, to ja bym uwierzyła. Autentycznie jestem w szoku, jak drogeryjny puder może być drobno zmielony, w ogóle jaki może mieć piękny kolor, właśnie jak może być drobno zmielony, jak pięknie plastycznie wygląda na twarzy, jak ładnie się utrzymuje, no kurczę, puder za 12 czy za 13 zł, coś niesamowitego i właśnie ostatnio najczęściej po niego sięgałam. Tak wiecie, testuję go sobie, nie ukrywam też, że używanie tego pudru, tego z Belle, oczywiście tego z Lory też,
sprawia mi przyjemność, dlatego że kosmetyki kolorowe, w sensie bronzer, róż, rozświetlacz, przepięknie na nim wyglądają i naprawdę długo się utrzymują. I teraz jeszcze tak patrzę na to, na te resztki z Lovely. Tak mi się nie chce tego używać, ale zużywam, słuchajcie. Tylko problem w tym jest taki, że jak ja używam tego z Lovely, to ja po prostu bałaganię na całej toaletce i to jest wkurzające, ale tak jak Wam mówiłam, naważyłam piwa, to wypiję, chociaż piwa nie lubię. O, tak to właśnie bywa. No dobra, twarz już w miarę ogarnięta. Teraz właśnie przejdziemy do wcześniej wspomnianego bronzera i rozświetlacza. I wiecie co, dzisiaj właśnie sobie, a właśnie, że dzisiaj będzie paleta Cheek Leaders Bronze Squad i będzie Hoola ten klasyczny. Nie no, on po prostu naprawdę, on się, to jest jak, on się nakłada jak chmurka. Uwielbiam ten bronzer. Wiem też, że są dwa obozy, albo się go kocha, albo się go nienawidzi i tak właśnie się zastanawiam, że większość moich koleżanek go nienawidzi. Mówią, że to jest brzydki kolor, że właśnie, że im robi plamy, no po prostu coś im nie leży. No a widzicie u mnie, on się blenduje jak masełko. I to tak jest ze wszystkim. Można sobie słuchać polecajek, a tak naprawdę dopóki się nie przetestuje na sobie, no to nie wiadomo. Chociaż teraz tak się zastanawiam, jak miałabym wskazać jeden produkt, taki kolorowy, na który nikt się w ogóle nie skarżył, nigdy nie było ani jednego ale, a był kupiony z mojego polecenia, to słuchajcie, jest ten rozświetlacz z Catrice. To ile z Was, w ogóle to ile koleżanek, tak w sensie w życiu prywatnym moim, kupiło ten produkt, ani jednej obiekcji. Bo wiecie, czasami tak jest, że a to odcień, mógłby być jakiś inny, a to nie wiem, no struktura, formuła, coś tam u kogoś się gorzej, lepiej trzyma. No to Catrice, to jest hit. Używam tego, różu Gold Rush. Za każdym razem się Wam zachwycam tym różem i tą paletą i uważam, że jest absolutnie rewelacyjna. Uwielbiam ją i nie wiem, dlaczego sobie zrobiłam od niej taką długą przerwę, ale właśnie rozświetlacz to będzie Catrice. Nie wiem, dlaczego zrobiłam sobie od niej taką długą przerwę, gdzie naprawdę ten makijaż no, nakłada się, no sami widzicie, z przyjemnością. I rozświetlacz Catrice, właśnie o nim mówię. No, moje opakowanie jest oczywiście rozwalone, bo sama je rozwaliłam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mi na działce pierdyknął. I troszkę nosek na czubku. I brwi. Jestem jakieś suche dłonie. Mam w ogóle jakaś, jestem jak suchar jakiś. Brwi. W ogóle umyłam głowę, nie? I zobaczcie z tym baby hair. Z tymi baby hair. Ostatnio jak byłam w windzie właśnie też umyłam włosy, wyprostowałam. I słuchajcie, miałam dosłownie takiego zajoba pod światło z tych baby hairów. No i nic z tym nie idzie zrobić. Ja jestem osobą, która raczej nie używa lakieru do włosów. Ja mam jeden lakier kilka lat i on po prostu leży. Jakby mnie naszło. Ja na przykład bardzo lubię, jak mam świeże włosy, jak one są takie frywolne, każdy sobie lata gdzie se chce. I nie wyobrażam sobie ja spryskiwać świeżych włosów lakierem. I słuchajcie, jak ja tak stałam w windzie i się ruszałam, to te baby hair za mną. Śmiałam się sama do siebie, że och, dobrze Magda, że włosy ułożyłaś tak, wyprostowałaś. A oczywiście największe wrażenie robiły te pojedyncze, fruwające włoski. No ale... życie. Cóż, robię te brwi, tak wiecie, na szybko kilka machnięć tym Like a Glue z Claresy. Powiem Wam, że mam wrażenie, że on się tak niedługo by chciał zacząć kończyć. Troszeczkę minimalnie mam wrażenie, że mi zgęstniał, ale to akurat dobrze, bo no nie narzekam, bo jego konsystencja wcześniej była bardzo wodnista. On był bardzo, nadal jest bardzo napigmentowany, natomiast bardzo wodnisty. I przez to, że nie dotykał, wiecie, skóry, tylko same włoski, to łatwo było z nim przesadzić, bo na włoskach już była balanga, a skóra dalej nie była pofarbowana. No i się właśnie tak jeździ. Nimi się jeździ i się jeździ. I tu już jest ciemno, a tutaj na skórze nie ma nic. I wkurza mnie to. I denerwuje mnie ta szczoteczka, bo sam produkt jest naprawdę rewelacyjny, ale ta drapiąca szczoteczka, no i... I muszę właśnie sięgnąć po paletkę, po pędzeleczek i po taki ciemnobrązowy cień i sobie chociaż troszeczkę tu wypełnić, żeby to jakkolwiek wyglądało w miarę równo.
wiecie, jak ja jestem w domu sama, jak nagrywamy vlogi domowe, w sensie mówimy razem, nie? No to luz, ale jak widzę się z człowiekiem, no to nie luz. O, od razu lepiej. Teraz jeśli chodzi o... a może zróbmy sobie jakieś cienie, co? Na przykład taki... nie wiem, który taki może beżowy? Dawno nie malowałam się cieniami. O, jeszcze pędzelki mam czyste. Taki beżowy na całą powiekę. I to jest paleta Pixie by Petra. To była jakaś limitka, słuchajcie. I ja mam w odcieniu Hazelnut Haze. Nie dostaniecie tego, no ale mówię, żeby nie było, że nie powiedziałam, to wam mówię, jak to wygląda. Ale raczej to już jest nie do kupienia. Spoko paletka, zobaczcie, z takimi fajnymi dla mnie dziennymi odcieniami. Nie wiem tylko absolutnie, co... wstydzi się. Co autor miał, na myśli z tym zielonym? Nie wiem, czy ktoś w ogóle używa zielone... O! Słuchajcie. Będzie nasze hasło. Ja lubię te hasła, bo później czasami zapominam, o co was pytałam. Później myślę, co oni piszą? Będzie takie hasło, słuchajcie. Jeśli ktoś z was nie używa... Te osoby udzielają się, które nie używają zielonego cienia i zostawiają mi komentarz, Boże, mam nadzieję, że będę to później pamiętać, i zostawiają mi komentarz nie dla zielonego. No bo jakby... No, dajcie mi znać. A jak ktoś napisze tak dla zielonego, to naprawdę będę w szoku, że ktoś używa zielonego cienia. Bo tak jak wiecie, ja jestem w stanie zrozumieć, że różne kolory na powiekach można ograć. Już prędzej bym róż ograła. Ale nie jestem w stanie wyobrazić sobie takiego odcienia zieleni, który by był potrzebny, żeby go aplikować na powiekę. Wiecie, o co mi chodzi? Jakby ja nie rozumiem. Dlatego tak dla zielonego, czy nie dla zielonego? Piszcie mi koniecznie. A jestem ciekawa. I naprawdę jestem ciekawa, czy będzie choć jedna osoba na tak. I to nie mówię kiedyś, bo kiedyś to wiecie. Ja miałam taki różowy cień, pamiętam, z Inglota. Taki różowy cień do powiek jak trutka na szczury. Na pewno kojarzymy taki odcień. I ja malowałam nim powieki. Później się jeszcze nauczyłam robić profesjonalne przejście. O tak. I tu był chyba fioletowy, a tu był różowy. Boże, słuchajcie. Jak dobrze, że wtedy nie było Instagrama, YouTube'a, bo ja... naprawdę dobrze. Wiecie, ja byłam wtedy w gimnazjum. Jak się zaczynałam malować, to byłam w gimnazjum. To były hity. Moje początki make-upu. Naprawdę byłam kiedyś odważna. Słuchajcie, szukam pędzeleczka, bo chciałam sobie wyciągnąć kreseczki. O, dobra, leży. I zrobimy sobie kreseczki i powiem wam, że to jest ta Surfer Curl Start w odcieniu czarnym. To jest po prostu kredka do powiek, brwi. Nie, no do powiek. W sensie no kredka do oczu. Jest tak rewelacyjna, jest tak miękka, tak modalna, jest wykręcana i pomimo tego, że ten rysik tutaj jest dość gruby, to jakoś tak fajnie mi się nią wyrysowuje tutaj przy linii powiek kreskę i genialnie się rozciera, tak cieniuje, tak zmiękcza. Pierwszym lepszym pędzelkiem, jaki mam, ten pędzelek w ogóle był kiedyś chyba gratis do jakiegoś linera. Ja dosłownie pozostałościami na pędzelku zaczynam robić kreskę. Czasami jest tak, że to mi wystarcza, a czasami tak jak teraz po prostu tej kredki jest za mało, więc sobie ją znowu dołożę. Ostatnio ktoś mnie pytał, czy pokażę, jak robię tą kreskę. Słuchajcie, no tutorialu to ja nie zrobię, przecież wiemy, jak ja się profesjonalnie maluję. O, ale widzicie? Taka resztka tej kredki sprawia, że ta kreska jest taka zmiękczona i uważam, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda, jeszcze do wytuszowanych powiek. No, myślę, że to coś nowego, znaczy nowego, no zimą tamtego roku zaczęłam i myślę, że to jeszcze ze mną zostanie na jakiś czas, ale to jest rewelacyjne. Tak jak wcześniej używałam cały czas tej fioletowej kredki z Catrice i nadal uważam, że jest genialna, jest super. Za 12 zł, czy ile ona tam kosztowała, czy 17, jakość petarda. Natomiast i też tamta się też super blenduje, natomiast uważam, że ta jeszcze łatwiej się blenduje, naprawdę. Biorę sobie jeszcze troszeczkę tej kredki i o, i delikatna kreska. Hops, ich mocno nawet nie widać w ogóle, a dopiero jak się podkreśli tuszem rzęsy, to daje takiego fajnego efektu, takiej całości. A jeszcze wiecie, co mam ochotę zrobić? Dawno nie robiłam takiego makijażu oka. Jakimś pędzelkiem.
O, taki mam. Jakaś kuleczka nawet. O, Zinglota 80 HP, proszę Państwa. Tak często używana, że się nawet nie starły napisy. Użyję sobie takiego o bordo może? A może tego złota? Pod. Delikatnie tak, bo to fajnie bardzo podbija zieloną tęczówkę. Myślę, że będzie ładnie wyglądał. Tego nawet w sumie mocno nie widać, albo ja tego nie widzę. Nie no, troszeczkę. Ja też wiecie, pomimo tego, że na dzisiaj jak na mnie używam wielu produktów do oczu, to ja się zawsze staram nie przesadzić. Ja nie lubię mocnego makijażu oczu. Nie lubię, teraz już, wiecie, w gimnazjum to. Nie lubię, jak on jest taki graficzny, rzucający się w oczy. Ja lubię, jak on jest taki miękki, jak podkreśla, a nie jest taki narysowany. Chociaż nie ukrywam, że chciałabym potrafić robić sobie taką ładną, graficzną kreskę normalnie linerem w płynie, ale też nie sądzę, żebym robiła ją regularnie czy często. Raz na jakiś czas chętnie, po prostu... Z kreskami też jest tak, w sensie takimi linerem robionymi, że jak się je robi regularnie, to one później wychodzą. A jak się chce mieć je raz na ruski rok, tak jak ja, no to one nigdy nie wyjdą równe, więc ja jestem zniechęcona. Ostatnio te kreski, to słuchajcie, miałam w Paryżu. Jedna była w lewo, druga była w dół. Bo dlaczego nie? Więc już może sobie daruję. Kredka jest dla mnie, w sensie mówię o swoich umiejętnościach, hehe. Jest zdecydowanie bezpieczniejszą opcją. O! Git. Trochę sobie dolne paćniemy, o tak. O! No i co? No i jestem gotowa. Jeśli chodzi o usta, użyję sobie dzisiaj tej konturówki z Eveline, ale mam ochotę na błyszczyk. Chociaż mam rozpuszczone włosy, to nie wiem. Dobra, zrobimy tak. Na razie użyję sobie tylko konturówki. I będę gdzieś miała na zapleczu ten błyszczyk z Inglota. Trochę sobie zetrę z ust ten Carmex. Idę jeszcze prostownicę zaraz włączyć. Słuchajcie, ona jest taka tu plastikowa, więc niedługo będzie pierwsze temperowanie jej. Jestem ciekawa, jak ten plastik się zatemperuje. Zaraz to zrobię, bo już się nie mogę doczekać. Już sama siebie, słuchajcie, zaciekawiłam. Uwielbiam ją, naprawdę... Jest sztosem. Zaryzykuję stwierdzenie, że to jest najlepsza drogeryjna konturówka, jakiej używałam. A wiecie, jak ja tak mówię, to dla mnie dużo znaczy. Okej. Okay. Usta wyrysowane. Trochę sobie też wypełnia, ale bez przesady. W ogóle uważam, że bardzo trafiłam z tym odcieniem. Jak myślicie? Trafiłam? Zaraz się okaże, że chybiłam. Teraz sobie znajdę tempełówkę. Ej, no bo ja już za każdym razem sprawdzam, czy ona nie jest wykręcana. No nie jest, ale jest plastikowa. Dobra, zobaczymy, no. O, jak się mięciutko to. Ona tak jakby gumowa bardziej była. Ej, wcześniej to było brązowe, a teraz jest takie zwykłe, białe. Widzicie? Widzicie, jaki ze mną jest program edukacyjny? Co dalej, jeśli chodzi o konturówki Eveline? O! Dobrze, kochani. Make-up na ten moment zrobiony. Czas na włosy. Czas je trochę ujarzmić. Słuchajcie, ja mam... No mam dużo włosów, wiem. Ale jak są wyprostowane, to lubię je. Znaczy ogólnie lubię swoje włosy. Nie mam się już co czepiać. Ale lubię, jak są wyprostowane. Bo jak nie są wyprostowane, to mi się tak podobają. Takie mocne 2 na 10, więc... Idę je sobie podprostować, chociaż mam wrażenie, że bardzo powoli wychodzimy z tej najbardziej problematycznej długości, bo ja w tym momencie je tylko troszeczkę podsuszyłam i tu przestają się, wiecie co, robić takie te fale Dunaju. Zobaczcie. Są małe fale, tak? Ale to już nie jest Dunaj, kochani. Tutaj to w ogóle całkiem spoko to wygląda. Także idę nadać im trochę błysku. Prostownicą, bo u mnie tak prostownica działa i żeby one były bardziej takie zwięzłe, bo teraz to zobaczcie, ile tego fruwa, a tak to będą, no i przedziałek zrobimy, a tak to będą w miarę uporządkowane, outficik mam już gotowy, więc później się przebiorę i czekam na mojego gościa. O, czekajcie, bo mój gość pisał. O, właśnie wychodzi. No i fajnie, dobra, to ja idę prostować włosy, przebieram się i się widzimy chyba już w pełnym składzie. Zobaczymy, co ten film przyniesie. Sam zrobi.
Dzień dobry. A później pójdziecie na bloopersy. Tak, tego będzie więcej niż materiału. Dzień dobry bardzo. Zobaczcie, kogo ja tu mam. Ta-da! Ale dzisiaj Anita nie przychodzi tylko jako Anita, tylko przychodzi jako kosmetolog. Bardzo obiektywnie oceni moją pielęgnację. Bardzo. Ale trochę się tego obawiam, wiesz? Znaczy wiem, o których produktach powiesz, że... I zapytasz na pewno, dlaczego nie użyłam jeszcze tej maski od ciebie z Nuskina, tej w płacie. A jeszcze jej nie użyłaś? Nie, bo trzymam ją na wyjazd. Dobra, zaraz do tego przejdziemy. Tak, słuchajcie, rzeczywiście Magda mówi do mnie, słuchaj, mam pewien pomysł, zróbmy przegląd moich kosmetyków twoim okiem, powiesz mi, co robię dobrze, co robię źle, co powinnam używać, czego nie powinnam używać. Ja mówię, w sumie to bardzo dobry pomysł, ale trochę jestem zawiedziona, chciałam wam powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że Magda nie wyłożyła wszystkich swoich kosmetyków, bo mówię, tak mało ich jakoś na tym stole w porównaniu do tego, co ja mam w domu, to mało, naprawdę to uwierzcie mi, że jest mało, ale mówię, dawaj wszystkie te, które masz nawet w zapasie. Mówi, lepiej nie. To by się nie zmieściło. Ja słuchajcie, stwierdziłam, że wezmę te kosmetyki, których używam regularnie. Dobra. O których ja już mam jakieś zdanie i wiesz, powiem ci, czy widzę jakieś działanie, czy nie widzę. I ja proponuję, żeby zacząć tak. Budzimy się. Jest ranek. No właśnie, no właśnie. Po kolei tak, ja też tak sobie pomyślałam, żeby właśnie tak przerobić, więc ty mi mówisz, od czego zaczynasz dzień, jak wygląda twoja rana pielęgnacja, a później przyjdziemy sobie do wieczornej pielęgnacji. Tylko tak dla przypomnienia, jaki ty masz typ skóry w tej chwili? Ja przede wszystkim mam skórę ze skłonnością do trądziku. Ja się leczyłam na trądzik. No tak. Teraz moja skóra raczej przypomina skórę mieszaną, ale prawda jest taka, że ona nadal powoli dochodzi do siebie i przez zmieniające się pory roku, ogrzewanie i tak dalej, ona ma różne fazy. Teraz powiedziałabym, że jest normalna, z tendencją do przetłuszczania się właśnie klasycznie w strefie T, u mnie podwójnego, bo też troszeczkę na policzkach. Natomiast na pewno nie jest to skóra tłusta, więc... Jak długo już nie jesteś na kuracji? No, tak od lipca mniej więcej nie jestem na kuracji, więc krótko. Czyli jeszcze nie wróciła do takiego, wiesz, stanu? No, może tak być, że po takiej kuracji dermatologicznej czasami jest tak, że musi minąć rok, nawet 2 lata, żeby skóra wróciła. Okej. Ale to nie jest tak, że ona wróci. Bo może być też tak, że nie wróci. Tak, bo na początku jak zaczynasz brać kurację, przyjmujesz leki, to ona się zmienia, jest bardzo wysuszona, bardzo problematyczna, podrażniona i tak dalej, więc przychodzi te różne etapy, tak? Tak. No i teraz, słuchajcie, ja widzę Magdę na żywo, żeby nie było. No tak. Magda ma przepiękną skórę w tej chwili. Jeszcze tylko powiem, że Anita jest osobą, która widziała moją skórę w każdym stanie. Anita widziała ją, jak byłam na starej kuracji trądzikowej, przeciwtrądzikowej, jak byłam bez kuracji, jak miałam właśnie takie nawroty trądziku, jak później jak miałam trądzik, później jak byłam na kuracji, jak była taka, słuchajcie, przesuszona, reaktywna. W ogóle Anita dobierała mi wtedy pielęgnację i słuchajcie, gdyby nie ona, no mi dermatolodzy tak nie pomogli w doborze pielęgnacji, co ty, także bardzo ci dziękuję tutaj na wizji. I jeszcze tylko powiem, że słuchajcie, Anita organizuje warsztaty. Oj, weź, to, ale ja nie, muszę. Bez autoreklamy. Nie, ja muszę, słuchajcie, bo Anita organizuje warsztaty świadomej pielęgnacji. I wiem mniej więcej, co powiesz o mojej pielęgnacji. Uważam, że ona jest świadoma w porównaniu do tego, co było kiedyś, bo ja swoją skórę obserwuję, ale wiele rzeczy nauczyłam się właśnie dzięki twoim wskazówkom. I nie takim tylko face to face, ale też właśnie filmom na YouTubie, czy nawet rolkom na Instagramie. Uważam, że to naprawdę jest tam kawał rzetelnej wiedzy osoby, która ma doświadczenie, no i właśnie tę wiedzę. Czy ja się zrobiłam czerwona? Troszeczkę, ale powiedzmy, że to róż. Więc Anita organizuje warsztaty, słuchajcie. Także jeśli macie problem z doborem pielęgnacji dla siebie, ja bardzo polecam. Zresztą widać to po mojej skórze. Możecie się cofnąć do początku mojego kanału. Nie, widać, ja uważam, co tam się działo. Ja po prostu, jak teraz, słuchajcie, patrzę na Magdy skórę, to ona jest naprawdę, słuchajcie, nie to, że my się znamy czy tam, ale Magda ma przepiękną skórę w tej chwili. Dziękuję. Ma mało rozszerzone pory. Nawet bym powiedziała, że prawie w ogóle to jest niewidoczne. Nie ma zmarszczek takich. No wiem, zmarszczek, to się poprawiło. Są dziewczyny, które w twoim wieku już mają naprawdę duże, mocne zmarszczki.
nie masz rozszerzonych naczyń, ta skóra jest... Tutaj, to jest, wiesz co, to jest takie bardzo, bardzo delikatne w porównaniu. To nie, na pewno nie jest cera naczynkowa. Nie. Gdzieś tam delikatnie, ale to u każdego praktycznie takie delikatne zmiany występują. Nie ma żadnych zmian trądzikowych. A naprawdę, słuchajcie, skóra Magdy wygląda super. Jakbym nie wiedziała, że przychodziłaś w kurację, to ja bym powiedziała, że Magda ma skórę mieszaną. Nie, nawet nie. Ja bym powiedziała, że ty masz normalną skórę, może delikatnie wyświęcającą się w strefie T, ale nie wiedząc o tym, że ty masz skórę taką, jak miałaś i tak dalej, to tutaj można by było powiedzieć, że to wyświecanie też może być związane z suchością skóry. Okej. Okay. Wiem, o co chodzi i właśnie zaraz pokażę. To nie jest takie proste, jak niektórym się wydaje. Trzeba by było zrobić, wiesz, wziąć pod analizę, pod lampę, zobaczyć, jak to wszystko dokładnie wygląda, ale na taki pierwszy rzut oka tak. No i dobra. Zaczynamy od tej porannej pielęgnacji. Co robisz, jak wstajesz rano? Wstaję rano i po pierwsze myję twarz. Zawsze, codziennie rano myję twarz, zmywam całą moją pielęgnację wieczorną i ten kurz z poduszek i wszystko inne. I sierść czasami. Myjemy skórę rano. No, a ja nie wyobrażam sobie, wiesz, nałożyć pielęgnacji rano. No nie, dobra. Są takie opinie, właśnie, więc tak no się właśnie domyśliłam, dlatego stwierdziłam, że już nie będę komentować. I moja pielęgnacja poranna to po pierwsze jest pianka myjąca i ja używam jej razem z Lumispa Ajo. I powiem ci, ostatnio jedna z dziewczyn pisała do mnie na Instagramie, jak tam Lumi się sprawdza i tak dalej. Ja się śmieję, że ja mam wrażenie, nie mówię o pielęgnacji porannej, ale o pielęgnacji na przykład wieczornej, że ja wcześniej chodziłam z brudną twarzą. No, ja jestem tak freakiem jest oczyszczania pielęgnacji, zwłaszcza oczyszczania, naprawdę. I wydawało mi się zawsze, że super domywam tą skórę. Wiesz, wacik był biały, czysty. No bo to tak wygląda. Ale nawet jak wacik jest czysty, to ta głowica jest brudna. Więc tak, pianka Basic Lab i właśnie ta Bardzo dobrze. Od razu powiem, to jest bardzo fajna pianka. Ja też ją miałam i też u mnie bardzo fajnie się sprawdzała. Między innymi dlatego, że ta pianka ma w składzie właśnie prebiotyki, które będą dbały o mikrobiom naszej skóry. I to jest bardzo ważne, bo bez względu na to, jaki macie typ skóry, o mikrobiom, czyli tą mikrobiotę, która żyje po prostu na tej naszej skórze, trzeba dbać. Bardzo mało się o tym mówi, dużo osób o tym nie wie, a to jest jednak bardzo ważne. Więc jak najbardziej oczyszczanie, tak, podoba mi się. Zaliczone. Później u mnie musi być tonik. Ja jak nie użyję toniku, nie nałożę kremu, nie nałożę serum, nie wiem dlaczego, po prostu tak się nauczyłam używać tego toniku i powiem ci, że ten primer tonizujący do skóry suchej i wrażliwej to jest moje odkrycie. Ja wcześniej uwielbiałam tonik z Body Shopu z witaminą E, tak mi się wydaje. Tak, naprawdę jest fajny, natomiast to jest dla mnie taki hit, szczególnie teraz, wiecie, jesień, zima, bateria pada, zaraz wymienimy. Naprawdę ten tonik łagodzi, czuć działanie tego toniku właśnie po umyciu, pomimo tego, że to nie są produkty, które jakoś przesuszają, czy ta skóra jest napięta, czuć takie, uwielbiam, naprawdę na pewno będę do niej. Anita mówiła bardzo mądre słowa. Bardzo mądre na temat tego toniku, od początku, co tu mamy? Lotos. Tak, słuchajcie, mamy tutaj przede wszystkim bardzo fajne substancje aktywne. Takie między innymi jak aminokwasy, które są potrzebne naszej skórze. Mamy tutaj komórki macierzyste. To jest w ogóle komórki macierzyste ze śnieżnego lotosu. To jest w ogóle taka substancja, o której bardzo mało się mówi, a był kilka lat temu, ja nawet robiłam posta u siebie na blogu, słuchaj, na temat tego, na temat tej substancji. I wtedy już pojawiły się bardzo fajne badania o tym, jak ona intensywnie, nawilżająco działa. Więc ja się nie dziwię, że na przykład Magda odczuwa takie, ma takie odczucie, że jak spryska sobie, nałoży sobie na twarz ten produkt, to od razu czuje jakby ta skóra, tak, jakby ona wypiła go, jakby ona go zebrała. Bo tutaj po prostu są takie składniki aktywne, więc to jest świetny produkt, który też moim zdaniem i też ta biała wersja, które nadają się tak naprawdę do każdego typu skóry, bo one nawet tutaj w nazwie niby mamy primer tonizujący, czyli coś, co będzie nam przywracało pH naszej skóry, ale z drugiej strony to można powiedzieć, że to też jest taka jakby esencja, taki lotion, który można wprowadzić nawet po zwykłym toniku, to też będzie fajnie dawało efekt, więc jak najbardziej tak. Dobra. Czyli mamy taką podstawową pielęgnację i moim krokiem od wielu lat jest serum z witaminą C.
Codziennie rano. Moja szkoła. Witamina młodości. Codziennie rano używam serum z witaminą C. Tak. I powiem Ci, że mam takie przemyślenia, że jak się używa codziennie serum z witaminą C, to jego efekt najbardziej się widzi, jak się je odstawia. Tak jest. Nie wiem, czy też masz takie... Tak. To jest trochę frustrujące, ale no, używam serum z witaminą C i u mnie najczęściej jest to Basic Lab. Dla mnie te sera są spoko, bo one nadają się na noszenie rano, w sensie pod makijaż. Miałam kiedyś takie z sesdermy, takie, że wiesz, na wieczór, że poduszki mi wyżerało. Ono było super. Tylko ja szukam serum z witaminą C, które stosuję rano i tutaj mamy właśnie takie, natomiast mam różne wersje. Bardzo dobre, tak. Bardzo dobre serum. A słuchajcie, witamina C rano w postaci serum to jest bardzo dobra sprawa. Dlaczego? To jest właśnie to, co też powiedziałaś. Witamina C jest antyoksydantem. Jednym z takich najsilniejszych i najbardziej skutecznych antyoksydantów, już nie mówiąc o tym, że ma tę możliwość przenikania do głębszych warstw naszej skóry, jako jeden z niewielu składników, które posiadają taką możliwość. I teraz... Kiedy zaczynamy stosować, wprowadzamy dopiero witaminę C do naszej pielęgnacji, to zaczynamy widzieć efekt takiego rozświetlenia, ładnej skóry i blasku. Jak stosujemy regularnie, to przyzwyczajamy się do tego efektu, który już mamy na skórze, dlatego my nie widzimy jakichś nie wiadomo wielkich efektów. A jak odstawiamy tak. i nie ma już tego rozświetlenia, takiego blastu, że ta skóra wygląda tak świeżo i pięknie, tak zdrowo, no to dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jednak ta witamina C działa. Bo też musicie pamiętać o tym, że witamina C to nie jest substancja taka jak retinol, że ona Wam wygładzi skórę, wygładzi zmarszczki, Wy cały czas będziecie wyglądać pięknie. To jest antyoksydant, który ma wspomagać tę walkę w codziennym takim życiu, bo na naszą skórę codziennie bombarduje mnóstwo różnych czynników zewnętrznych, już nie mówiąc o wewnętrznych, ale zewnętrznych, i właśnie te wolne rodniki, które się wytwarzają w skórze, witamina C idealnie z nimi walczy, więc jak najbardziej tak, zwłaszcza, że witaminę C warto stosować właśnie rano. W połączeniu z filtrem. I oczywiście przejdziemy do kremów z filtrem i wiesz co, ja wzięłam 3. Już Ci powiem dlaczego. Teraz na co dzień używam tego z CeraVe. Ja jestem Grażynką, wiosną zawsze kupuję wszystko, co wypuszczają producenci, bo ja kocham testować kremy z filtrem. Mi to mówisz. No i właśnie wiosną kupiłam, słuchaj, ten z CeraVe. I ja, wydaje mi się, że on ma tutaj ceramidy, ja już nie kojarzę dobrze, jak to było. Natomiast dla mnie on na lato, na wiosnę był za bogaty. A teraz, znaczy od jesieni go używam, jesienią i zimą sprawdza się super, bo on jest po prostu takim kremem nawilżającym dla mnie dodatkowym. Więc on jest fajny. Tutaj, tak, ma ceramidy w składzie. A widzisz, no coś dobrze zapamiętałam. No. Naprawdę fajny, taki uczciwy, bogaty krem. Dobra. I teraz tak, coś polecanego, co się u mnie totalnie nie sprawdza. I ja jestem zła, słuchaj, że poleciałam na opinie z internetu osób, których nie znam. Dlatego, że to ma parafinę. Ale dobrze, że chociaż jest tani. No tak. Ale wiesz, mam tak, że jak kupię, nie to tak ja jak nie tak jak z kremem pod oczy. Słuchajcie, o to mi oczywiście chodziło, tak? Bo no tak. To, że tani, to tam ten, ale po prostu po przejściach Magdy z kremem pod oczy, bardzo znanym, z parafiną w składzie i bardzo drogim, Ten przynajmniej jest tani. Natomiast ja nie rozumiem poleceń tego kremu, bo powiem Ci, że ja jak się dowiedziałam, że on ma parafinę, ja już po drugim czy po trzecim użyciu, bo ja nie przeczytałam składu, bo dla mnie coś, co ma parafinę, to w szoku byłam, że ktoś to poleca na twarz do stosowania codziennego, albo że w ogóle o tym nie wspomina. I po drugim czy po trzecim stosowaniu już widziałam po swojej skórze. Myślę, nie, sprawdzę skład, nie wierzę, ale sprawdzę. I ja używam tego kremu na przykład po całym dniu, jak idę pobiegać. I to jest niesamowite, że ja jak idę pobiegać i użyję tego kremu, to ja mam po prostu, jakby mi ktoś reklamówkę na twarz nałożył i pod kremem dopiero mam pot. No. Straszny jest ten krem, nie lubię go, ale zużyję jakoś. I mój ulubiony krem, to jest, uważam, że nie ma kremu z filtrem do twarzy, któremu ufam równie mocno. Ty masz ten z lekką konsystencją? I miałam i taki, i taki. Używałam ich zawsze na... Wiesz, takich egzotycznych wakacjach nigdy nie miałam żadnych poparzeń, ja nawet twarzy za bardzo opalonej nie miałam. Uwielbiam ten krem i teraz na wyjazd też ze sobą zabieram i wiem, że mi się sprawdzi. Uwielbiam, naprawdę bardzo Wam polecam. Jakbym miała wybrać taki jeden, taki wiesz, top,
To zdecydowanie tam. Tak, ja też jestem za. Uważam, że to jest bardzo dobry krem z filtrem od marki Basic Lab. Zarówno i jedna, i druga konsystencja. Ja też wolę tą lżejszą, bo przy mojej skórze mieszanej też lepiej się sprawdza. Tego od CeraVe nie znam. Zresztą to nie jest jedna z moich takich marek, które, no, po które ja lubię sięgać, no właśnie, nie ukrywam. Będę się ciebie o to pytać. No właśnie, CeraVe to, no po prostu to tak jak Cetaphil i CeraVe, to nie są jakieś marki moim zdaniem górnych lotów i tak dalej. Bo teraz jest bardzo głośno o tych markach. No jest głośno, słuchaj, jest głośno o tych markach, dlatego że te marki mają po prostu, znaczy ludzie mają z nimi współpracę. Zresztą ja sama byłam na kilku eventach marki CeraVe i powiedziałam, że więcej nie pójdę, bo po prostu eksperci, którzy się tam pojawili i ich wypowiedzi na temat produktów tej marki, to po prostu... No, włos się na głowie jeżył. No, mówię to całkowicie szczerze. Okay. Nie mam do tej marki jakiegoś ale, tak? Że powiedziałabym, że nie, to jest w ogóle chłam i nie używam. Nie, absolutnie nie. Natomiast no, to po prostu... No nie jest fałszywe. Są lepsze marki. Powiem tak, okay. Są lepsze marki. Revox jest taką marką, której nie lubię i na ten temat też się już wypowiadałam, więc od razu to podkreślę. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo Magda poruszyła kwestię parafiny. To nie jest tak, że parafina jest zła. Oczywiście, tylko ja mówię w swoim kontekście. Natomiast osoby, które posiadają skórę mieszaną, problematyczną, taką trądzikową, mają problemy z zapchaniem tak zwanym porów, rzeczywiście powinny gdzieś tam od tej parafiny stronić, bo nie wiedzą nigdy, jak skóra zareaguje, a parafina ma to do siebie, że ona tak naprawdę tworzy ten film na skórze, bo jest substancją okluzyjną i żeby dobrze działać z takimi kosmetykami, trzeba je dobrze zmywać, ze skóry dobrze używać. A prawda jest taka, że wiele osób, uwierzcie mi, ma problem z prawidłowym oczyszczaniem skóry i nie jest w stanie usunąć bardzo często tej parafiny. I potem są takie sytuacje, że ta skóra jest niedomyta, nakładamy na nie kolejne kosmetyki, my mamy wrażenie, że ta skóra jest domyta, nakładamy na nie kolejne kosmetyki i na przykład po tygodniu zaczynamy mówić, kurde, no, tu mi coś wyskoczyło, zapchało coś mnie zapchało, to na pewno jest ta parafina, albo na pewno to jest ten krem. No to nie do końca tak wygląda. Także ja uważam, że Magda powinna stronić od parafiny. Są lepsze substancje okluzyjne, z których Magda może korzystać. Nie mówię, że parafina jest zła, bo nie jest zła. Natomiast tak, masz rację, sprawdzaj w kosmetykach i zwracaj uwagę na to, czy gdzieś ta parafina w tym składzie jest. Parafina ciekła, parafina stała i wazelina. Bo dla mnie po prostu jest zła, dlatego ja tak mówię. Wiecie, dzisiaj rozmawiamy o mojej pielęgnacji, dlatego ja mówię, dla mnie parafina jest zła, bo ja słuchajcie, jak nałożę krem, to ja po kilku godzinach jestem w stanie stwierdzić, nie czytając składu, że on ma parafinę. Czy to jest cała pielęgnacja poranna? To jest moja pielęgnacja poranna. Teraz będziemy przechodzić do wieczornej. Dobra. Co powiesz o pielęgnacji porannej tak w kilku słowach? Bardzo dobre. Bardzo dobre kroki, czyli mamy tak, prawidłowe oczyszczanie, tonizacja, tak. Serum z witaminą C, czyli antyoksydanty, jak najbardziej tak, szczególnie również przy skórach problematycznych i krem z filtrem, jak najbardziej tak, bardzo mi się podoba. Jest w ogóle, wiesz co, dużo Basic Lab u mnie, dlatego że ja tej firmie bardzo ufam. Powiem ci, że jak miałam problemy skórne, w sensie jak byłam na tej kuracji dermatologicznej, mi bardzo Basic Lab pomógł i ja wtedy odkrywałam dużo produktów. A ja też mam to tak, są duże kosmetyki. Tak, że jak coś mi się sprawdzi, to przy tym wiesz, już zostaje. Słuchajcie, to może nie są najtańsze kosmetyki, ale to są kosmetyki, które są naprawdę bardzo dobre. One są testowane dermatologicznie, przechodzą badania, mają bardzo fajne połączenia substancji aktywnych. Tworzone są tak, żeby jak najmniej mieć potencjalnych alergenów, które mogą podrażniać skórę. Zresztą marka zaczynała od tego, że tworzyła właśnie takie produkty, które miały być dla skór wrażliwych. I to było super, więc jak najbardziej tak. Ja właśnie wtedy byłam na kuracji, jak marka wprowadzała te delikatne wszystkie formuły i dla mnie to była nowość, że pamiętam, że krem zimowy może mieć tak zarąbistą konsystencję, gdzie nam się zawsze z Babino kojarzyło, czy z Niveau, nie? Ten krem lipidowy, to był ten krem lipidowy na zimę, w tubce białej, po prostu super jest. No dobra, i przechodzimy do pielęgnacji wieczornej. Tak jak powiedziałam, nie wiem dlaczego tu nie ma płynu micelarnego, zaraz przyniosę, dlatego że dla mnie w pielęgnacji wieczornej. Nie, poczekaj, nie przynoś. A jaki używasz? Z Basic Lab też. Dobra, okej. Więc dla mnie w pielęgnacji wieczornej kluczowe jest przede wszystkim dokładne oczyszczenie skóry. Brawo. Ja, tak jak mówię, mam skórę trądzikową. Miałam, nie wiem czy mam, czy miałam, jak mam mówić, bo nie wiem jak się mówi, jak się kiedyś miało trądzik. W
tej chwili nie masz, no bo nie masz w tej chwili trądziku. Mhm. To, że kiedyś go miałaś, to nie oznacza, że ty przez całe życie będziesz miała taką skórę. No, mam nadzieję, że nie. No nie, absolutnie nie. Nasza skóra się zmienia ze względu na różne czynniki, więc był okres, kiedy ta skóra taka była, w tej chwili skóra jest inna. Tak, i mam nadzieję, że taka pozostanie. Natomiast ja bardzo zwracam uwagę na pielęgnację mojej skóry. Więc tak, po pierwsze płyn micelarny i wacik. Okej. Okay. Pierwsza warstwa. Druga warstwa to jest u mnie znowu, chciałam powiedzieć szczoteczka, Lumispa Ajo. I tutaj mam ten żel z Nuskin, natomiast ja go wymiennie stosuję z tą pianką. Okay. Ta pianka do skóry normalnej i mieszanej. Bardzo fajnie mi się sprawdza, natomiast ten żel jest, no on musi mieć specjalną konsystencję do Lumi. On jest taki, że potrzebuje bardzo dużo wody, żeby go zmyć, więc ja dopiero całą twarz zmywam pod prysznicem, bo tak to już mam całe lustro zachlapane. Ale jak najbardziej tak, no bo przecież w ogóle Lumispa Ajo jest też taką technologią, którą spokojnie możesz pod prysznic zabierać. Wiem, więc... ale nie mam lustra, więc wiesz, ja bym się bała, że jakiegoś mijaka zrobię, nie? Więc przed lustrem i dopiero później skakuję do wanny. Więc skórę mamy oczyszczoną. Tak jest, bardzo dobrze oczyszczoną, jak najbardziej tak. Po całym dniu obowiązkowo. Tak. Dalej. I teraz nakładam znowu ten sam tonik. Tak. Lub mam dwa toniki złuszczające. Akurat je testuję. Powiem Ci, że dla mnie jeden i drugi jest nowością. Zazwyczaj sięgałam... Kocham ten produkt. Zazwyczaj sięgałam po ten z The Ordinary, taki z kwasem salicylowym. Ale teraz mam coś innego. I tak, jeśli chodzi o Caudalie, co mogę powiedzieć? Ja mam po nim na drugi dzień taką świeżą skórę, jak po jakimś takim zabiegu bankietowym. Mm. To nie jest, ja się obawiałam, że to już będzie takie trochę mocniejsze złuszczenie. Nie. To jest delikatne, ale przyjemne bardzo. Kwas glikolowy, w ogóle Caudalie ma świetne z całej tej serii. Ja wiem, że hitem jest na przykład z tej serii serum, które sprzedaje się chyba co jedną sekundę. Jakoś tak, to jest w ogóle hit, w ogóle bestseller marki. Ja w ogóle na temat tej całej serii zrobiłam kilka lat temu film. Cały w ogóle na temat wszystkiego, bo tam jest krem, jest właśnie to serum, ale jak ja bym miała wybierać z całej tej serii, wszystkim to powtarzam, to jest ta esencja, no po prostu ukocham ten produkt i też sama raz na jakiś czas do niego wracam, bo właśnie tak jak mówisz, skóra jest taka młoda. Tak, ale on przy tym jest taki delikatny, tak, on nie ma złuszczania, nie ma pieczenia, nie ma takiego swędzenia. Bo na przykład przy tym, mimo tego, że tu jest bardzo małe stężenie kwasu glikolowego, to niektórzy narzekają, że jest takie delikatne mrowienie. A powiem Ci, że ja liczyłam, że ten będzie troszeczkę takim większym hardkorem, nie? Że ten jest taki lżejszy, ten będzie trochę bardziej hardkorowy, ale ja muszę kupić po prostu coś z kwasem salicylowym. Tak. Jak zużyję ten. Bo tu jest małe stężenie kwasu glikolowego. To jest taki po prostu taki odświeżający. Produkt odświeżający. Chociaż ja uważam, jeśli mam być z Tobą szczera, uważam, że Ty przy swojej skórze i przy problemach, które kiedyś miałaś, powinnaś wprowadzić kwas salicylowy. No właśnie, bo miałam wcześniej kwas, tonik z kwasem z The Ordinary, a teraz mam po prostu I po prostu regularnie go używać, nawet nie chodzi o to, że codziennie, ale nawet ten co drugi dzień po prostu używać ten kwas salicylowy wieczorem. On tak fajnie zwęża, odświeża. Tak, a poza tym wiesz, on też wpływa na regulację sebum i to jest jedyny tak naprawdę kwas, który tak bardzo skutecznie oczyszcza ujścia gruszołów łojowych. Ale to też widać przy oczywiście regularnym stosowaniu. Tak. Dobra, więc mamy... Dwa rodzaje toników, powiedzmy takie odświeżające albo ten klasyczny. Wiecie co, ja chyba zaświecę światło, bo zrobiło się tak ciemno. No dawaj. Poczekaj, sprawdźmy to. Kurczę, tylko nie wiem jak będzie. O, kurde, ile teraz jak tu widać nas. Lepiej? Nie, no trochę lepiej, bo tak już jest było dobrze. Mega ciemno. Tak, jest dobrze. Dobra. Boże, mamy teraz... tonizację, mamy... Tak, mamy jeszcze tu jest jeden krem jeszcze? Z filtrem, czekaj, dobra, ten... Jeszcze tylko chciałam o kremie z filtrem, że powiem Ci, że nie rozumiem zachwytów tego kremu z Vichy. Ja też nie, ja w ogóle nie przypadam za to. On tu jest jakby wódki kieliszek ktoś nalał. I ja mam takie, wiesz, że później wyjść z tym na słońce, ja wiem, że to wyparły, ale coś... Liczyłam nie klei Ci się. Nie, liczyłam zdecydowanie na coś więcej. Dobra, więc tak, mamy stonizowaną skórę i teraz ja absolutnie kocham i zawsze pod krem jest u mnie serum. Bardzo i teraz dobrze. Są u mnie dwa rodzaje. Albo mamy serum na przykład do walki z niedoskonałościami, albo prewencję, jeśli chodzi o niedoskonałości. No i u mnie jest to Basic Lab Aestheticus, serum zmniejszające niedoskonałości, redukcja i zwężenie. I to w ogóle, to jest dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Mhm. Dlatego, że mi kiedyś takie właśnie produkty przeciwtrądzikowe,
No takie prewencyjne kojarzyły się z wysuszeniem, z podrażnieniem, z popękaną akurat u mnie osobiście tutaj skórą przy nosie, a to działa tak delikatnie i tu jest redukcja i zwężenie, i to zwężenie naprawdę widzę na swojej skórze, ale to w ogóle nie przesusza. To jest, wiesz, no bo mnie... to jest znowu powtarzam, znowu będę mówić to, co powiedziałam wcześniej. Ta zielona seria, w której jest między innymi żel do podprysznic, który genialnie działa na niedoskonałości na ciele. Jest polecany też przeze mnie właśnie ten tonik z kwasem salicylowym. Jest serum. To jest naprawdę, słuchajcie, genialnie przemyślana seria, gdzie mamy tutaj kolejne świetne substancje aktywne. Jak na przykład, no zobacz, tutaj mamy prebiotyki i mamy wodę ryżową. Woda ryżowa, która też ma takie działanie właśnie nawilżające, kojące. I prebiotyki z kolei, które będą regulowały znowu nam ten mikrobiom skórny. Więc naprawdę bardzo fajnie przemyślane kosmetyki. Jak najbardziej tak. I w ogóle jeszcze mówisz o tej serii, mam jeszcze to takie serum na niedoskonałości i to jest dla mnie też hit, dlatego że ja, słuchajcie, jeśli chodzi o produkty na niedoskonałości, ja naprawdę w pewnym momencie przerobiłam wszystko, co było na rynku i każdy z tych produktów wysuszam. Bo to już o tych punktowych. Tak, czasami robiła się aż taka skorupa, a ten mały produkt, on w ogóle nie przesusza, tylko on faktycznie wycisza te niedoskonałości. To nie jest tak, że Wam zaraz zostanie potem blizna i ślad, tak jak było w moim przypadku, tylko to po prostu przyspiesza gojenie. To jest niesamowite. Kwestia takich punktowych niedoskonałości, to mogłybyśmy zrobić na ten temat oddzielny film. Już nie mówiąc o tym, ile jest produktów i tak dalej. I takie mylne działanie, że jak nam coś wyskoczy, to musimy to wysuszać. A powinno być z kolei na odwrót. Tak. Więc to jest ten, ale dobra, serum. Więc super. Tak, mam dwa rodzaje właśnie, jeśli chodzi o sera. Albo takie robiące coś na zasadzie, że niedoskonałości i prewencja, albo klasyczne nawilżające. Bardzo dobrze. I ja teraz, tak jak mówię, u mnie jest oczyszczanie i nawilżanie, to musi być. No i właśnie teraz mam takie serum nawilżające, emużel do twarzy. Bardzo fajne, łagodne. Ono delikatnie nawilża. Ja myślę, że osoby, które nie używają rano serum z witaminą C, z powodzeniem mogłyby stosować je rano. Tak. Ono jest takie delikatne, przyjemne. No, później przechodzimy do kremu pod oczy. Ja kremu pod oczy muszę używać, bo ja mam, nie wiem, ja mam w psychice, muszę mieć krem pod oczy. Bardzo dobrze, też jestem fanką używania. Ja wiem, że są dwie szkoły, że generalnie to nic nie daje, skoro i tak mamy krem na twarzy. A to jest wiesz co, szczerze, to wygłaszają osoby, które tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, jak to jest z tą okolicą oczu, jakie badania przychodzą kremy pod oczy, a jakie kremy do twarzy, już nie mówiąc o substancjach aktywnych, ich stężeniach, można by też gadać godzinami, słuchajcie. Ale wiesz, to nawet na logikę, dotknij sobie skóry pod oczami i na czole, to samo? Kurde. Dobrze, więc rano też zapomniałam powiedzieć, używam kremu kofeinowego z Bundy. Jest okej, okay. taki kremik. Kremik lekki, taki dla każdego. Tak, nie? tak. No ja też tak uważam. Ale na wieczór, na noc używam czegoś właśnie z polecenia Anity i powiem Ci na wizji, że zaczynam widzieć pierwsze efekty. No właśnie, byłam bardzo ciekawa, ale słuchajcie, czekałam, aż Magda sama powie mi, co myśli na temat tego kremu. Zaczynam widzieć pierwsze efekty, używam go, nie wiem, 3 tygodnie, coś koło tego. No i tak właśnie powinno być, że te efekty powinny zauważyć tak mniej więcej w tym i czasie. I zauważam, że ja mam tutaj z tej i z tej strony po dwie takie poprzeczne, głębsze zmarszczki od pozostałych. I ja mam wrażenie, że widzę spłycenie tych zmarszczek. To nie jest tak, że ja ich w ogóle nie mam, nie? Że ja mam wyprasowane. Ale to i tak jest za wcześnie jeszcze, bo tutaj jest retiną. Ja naprawdę widzę, że tutaj, jak się uśmiechnę, to wiesz, nie jest tak głęboko, nie? Więc chyba zaczynam widzieć pierwsze efekty, natomiast jestem absolutnie zakochana w konsystencji tego kremu. To jest nareszcie to, o co mi chodziło. Mi w kremie na noc chodzi o to, że on ma być taki bogaty, że jak go nałożę, on nie ścieknie. No to jest takie masełko, konsystencja idealna. No i tak jak mówię, wydaje mi się, że delikatnie mi te zmarszczki może... Wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie, że mam trochę tak tą okolicę pod oczami jakby wypchniętą. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. No, bo słuchaj, no, to jest w ogóle, wiesz, że ja kocham markę Yonel i te osoby, które mnie znają, też wiedzą, ale wiedzą. Dlatego, że to jest nasza polska marka i jedyna taka marka, która ma taką nanotechnologię i taką technologię w kosmetykach, że rzeczywiście te efekty widać. Faktycznie, to są potwornie drogie kosmetyki, ale słuchajcie, płacicie tutaj między innymi za tą technologię. Bo pokażcie mi takiego producenta polskich kosmetyków, który umieszcza retinol na nanodyskach, czyli na... tych takich, no wyobraźcie sobie takich dyskach, które są tymi przekaźnikami substancji aktywnych w głąb naszej skóry. No, żeby coś działało efektywnie, trzeba do tej skóry to wprowadzić, a
No naprawdę, to jest jeden w ogóle z pierwszych takich moich kremów z retinolem, które ja w ogóle kiedyś zaczęłam stosować i ja byłam w szoku, że nie mam podrażnienia w okolicy oczu. Tak. Że mimo tego, że jest ten retinol, to nie mam tego podrażnienia. Bardzo często ludzie piszą, no tak, ale jakie tu jest stężenie, tak? Słuchajcie, to nie jest kwestia stężenia w kosmetyku, tylko kwestia technologii, czyli takiego, tak zastosowana substancja aktywna, która głęboko wejdzie i rzeczywiście zacznie działać tam, gdzie powinna zacząć działać. I ten krem działa. Tylko pamiętajcie też o tym, że to jest tak, że działanie retinolu nigdy nie będzie widoczne drugi dzień. Dokładnie. Tu potrzeba czasu. Zwłaszcza jeśli ktoś ma taką młodą skórę jeszcze jak ty. Mhm. Tak? Bo im jesteśmy starsi, tym szybciej zaczniemy dostrzegać pewne zmiany na naszej skórze. A kiedy tych zmian aż tak dużo nie ma, gdzieś tam się pojawią jakieś tam, powiedzmy, już pierwsze zmarszczki, no to też nie będziemy aż tak widzieć, wiesz, mhm, reakcji takiego kosmetyku. Ale cieszę się, że jesteś zadowolona. Jestem w szoku, bo jeśli on się będzie dalej tak spisywał, to słuchaj, będzie jedyny krem, po którym ja widzę naprawdę takie realne działanie. Ja kiedyś miałam jeszcze krem z Poreless, ale ja tego nie widziałam i bardzo dużo osób pisało, że on mi rozświetlił, słuchaj, okolice pod oczami. Natomiast mi akurat, może nie powiem, że nie zależy na rozświetleniu, ale zdecydowanie bardziej zależy mi na tej redukcji zmarszczek albo chociaż zahamowaniu ich. Żeby to było takie działanie prewencyjne. No, tak, zdecydowanie. I ten jak krem... Jak najbardziej tak. Wow. Mimo, że to jest, wiesz, że marka reklamuje się, że niby ma kosmetyki 40+, ale ja uważam absolutnie nie, bo są takie perełki, które spokojnie mogą używać młodsze dziewczyny i efekty będą wow. No, ale ja jeszcze widzę kilka innych tutaj perełek. Tak, wiesz co, no bo już jak mam serum i krem pod oczy, zawsze zamykam swoją pielęgnację i powiem Ci szczerze, że zastanawiałam się, przepraszam za hałas, który krem, jakby mi ktoś powiedział, który mam wybrać, ja nie potrafiłabym, dlatego że te trzy kremy dla mnie są tak genialne. Zacznę może od Basic Love, dlatego że ja go używam... Najczęściej chyba o nim mówisz. Wiesz co, bo ja go używam najdłużej, no, zdecydowanie. Ja w ogóle jestem w szoku, jak on pięknie domyka pielęgnację i nawet jak nie użyłabym serum, ja widzę działanie tego kosmetyku. Ja czuję po swojej skórze, że ona jest uelastyczniona, że ona nie jest tak przesuszona. Wiesz, ja też dużo chodzę na spacery z psem. Wiosna, lato, jesień, zima. I ja widzę, jak moja skóra na to reaguje. Więc ta ceramidowa seria z Basic Lab. Serum może nawet, powiem Ci, tak średnio. To takie... Miałem to różowe, ja nie znoszę zapachu. Śmierdzi starą szmatą. Straszne jest. Dla mnie oczywiście bardziej to Strehalozol, to jest moje ulubione serum z Basic Lab. Natomiast te kremy ceramidowe, ja mam tutaj bogatą konsystencję, natomiast i bogata, i ta lekka, tak, są fajne, ja też je lubię. Genialnie. Mhm. Więc to jest najstarszy taki krem, który ja mogę totalnie Wam polecić na zamknięcie pielęgnacji. I dwa, i ja nie potrafię, wiesz, dalej, nie potrafię się określić, który ale jest lepszy. Ja też tak mam. I kurde tak, z jednej strony mam tak, że ten ceramidowy, to jest Slavia Cosmetics. Z jednej strony mam tak, że ten ceramidowy, bo on jest taki bogatszy w tej konsystencji, on Wam tak domknie po prostu taką skórę. Tak, że już idziecie spać i kołderka na twarz i domyka tą pielęgnację. A z drugiej strony ten peptydowy jest troszeczkę lżejszy, taki bardziej śliski. No i ten zapach. Ten zapach to perfumy Slavia. Ale pamiętasz, jak Ci mówiłam, że ten zapach to jest w ogóle genialny. Co ona mówi? No jaki krem? No ja otwieram, słuchajcie, ten krem. No. Boże, no zapach tego kremu to jest absolutnie najlepszy zapach w ogóle, jaki kiedykolwiek miałam, jeśli chodzi o kosmetyki do twarzy. Nie miałam lepszego, nawet podjazdu w ogóle do tego nie ma. I oba mi się sprawdzają naprawdę dobrze i jakby mnie ktoś zapytał, który bardziej, nie mam pojęcia. No właśnie, mi się wydaje, że wiesz, to też jest taka fajna opcja dla osób w zależności od tego, jaką mają skórę i jakie lubią formy, jakie lubią konsystencję, ale z drugiej strony też kwestia zapachu, tak? Bo nie wszyscy lubią mocne zapachy, nie wszyscy lubią perfumowane kosmetyki. Ten ceramidowy ma bardzo taki delikatny zapach. Tak, bardzo niewyczuwalny praktycznie. Szybko się ulatnia ze skóry, z kolei ten peptydowy dłużej na tej skórze pozostaje i nawet jeszcze jak po nałożeniu trochę w nim pochodzisz, to jeszcze czujesz go tutaj pod nosem, więc to też jest kwestia po prostu doboru. Dziewczyny mi czasami piszą, że na przykład zaczęły od tego i na początku przeszkadzało im właśnie, że jest taki mocny zapach, to się w ogóle w tym zapachu zakochały,
Ale z kolei jak przeszły na ceramidowy, to w ogóle zakochały się w tym, bo właśnie ta kwestia zapachu. A znowu mam takie dziewczyny, które zaczęły od ceramidowego, ale jak poznały ten, to w ogóle zakochały się w tym. Więc to mówię, to jest ja bardzo taka kwestia indywidualna. Bo ten naprawdę i działanie, i zapach, a ten z kolei działanie i właśnie to otulenie takie. Myślę, że jesienią i zimą to jest takie no, kluczowe właśnie w pielęgnacji wieczornej, ale z drugiej strony zapach tego kojarzy mi się z relaksem. No. I to tak. Także tak wygląda moja pielęgnacja wieczorna. Bardzo mi się podoba. Tak, bo jest to, co powinno być. Czyli mamy tak, no, słuchajcie, mamy prawidłowe oczyszczanie skóry, mamy tonizację, plus do tego mamy dodatkowe esencje, toniki, które też wprowadzamy w zależności od typu skóry. Jak najbardziej tak. Mamy dwa rodzaje serum i to też jest bardzo fajne, bo możemy je używać na przykład zamiennie lub używać w momentach, kiedy widzimy, że na przykład skóra jest delikatnie bardziej przesuszona, albo na przykład jakieś tam gdzieś pojawiają się jakieś wypryski związane na przykład z okresem, tak, możemy sobie dobierać i jak najbardziej tak. No i oczywiście zamknięcie pielęgnacji, mamy krem pod oczy. Super. I co? Dodatkowa pielęgnacja. Właśnie, przejdziemy teraz, nawet wiesz co, nie wiem, czy to jest taka dodatkowa pielęgnacja, raz na jakiś czas. Maski w płacie. Tak. Lubisz. Wiesz co, właśnie ja nie wiem, czy ja lubię. Dlatego, że tak. Nie wiem, czy ja lubię, ale wiecie, ale mam tych masek, tak? Ale ja nie wiem, czy ja lubię takie maski. Ja mam, powiem Ci tak, z tymi maskami, największą różnicę, jaką widziałam, to jest po tej z The Body Shop z witaminą. To weź sobie jedną i zrób. No nie wierzę, że nie znasz. No jak masz, nie proszę sobie jedną akurat wziąć. Akurat tej witaminowej, no nie witaminy wierzę, no to nie znam. Tam na przykład nawilżającą znam. No to jak witaminy. Balans. A witaminy jeszcze nie stosowałam. No bo ja to wiesz, ja mam tyle tych masek, że ja też je stosuję tak. Ale to z witaminą co musisz. Te w ogóle, te maski znam bardzo dobrze ze Skin 79. W ogóle to były w ogóle, słuchaj, moje maski, od których zaczynałam kiedyś przygodę z maskami w płacie. Tak myślałam, bo one były najbardziej popularne. Ja wiecie co, tak z maskami w płacie mam tak, że mam coś takiego, że mam tak zarąbiście dobraną pielęgnację, że ja jak pomyślę, że mam z tego rezygnować na rzecz maski, albo przykryć tą maską, która mnie denerwuje, bo tu mi gdzieś ściekam, jest zaraz zimno po tej masce, a najgorsze jest to, że one, jak nałożysz tą szmatkę na twarz, to one się tak zaginają i mi później te odgniotki zostają na twarzy. Ja w sumie nie wiem, czy ja lubię te maski. Po pierwsze, oho, rezygnujemy z masek w płacie na maski biocelulozowe. Jeśli Cię wkurza to, że się tak wykręca. Wiem o jakie Ci maska chodzi. Biocelulozowa to jest tak jakby nasza, powiedzmy, druga skóra. Mm-hmm. Jest taki cienkiej, taki właśnie, no takiej... Wiem, ja widziałam to chyba kiedyś u Ciebie. O Jezu, też są w sprzedaży. No widzisz, nie mam, no właśnie mam taki... Są z Medihill, te biocelulozowe w Hebe. A właśnie wybieram do Hebe. To Ci podeszę linki. Spróbuj biocelulozowych, bo... Po pierwsze, one bardzo ładnie przylegają do skóry, dają właśnie taki efekt drugiej skóry i też nie będą Ci się odgniatać. No bo właśnie. Jest miękka ta struktura, a to nie jest na przykład bawełna, tak? Którą gdzieś tam, czy to płótno tam bambusowe, czy w zależności od marki, co ona tam stosuje. Więc spróbuj takich. Dwa, rzeczywiście efekt chłodzenia takich masek zimą, to tak niekoniecznie, ale powiem Ci, że ja też niekoniecznie zimą na przykład wolę bardziej takie maski kremowe. Tak. Ale znowu latem lubię. Trzy, nie nakładasz maski na pielęgnację, tylko nakładasz ją przed pielęgnacją. No właśnie, ale mi wiesz, szkoda, że jak mam to, to mam na rzecz tego, później to ale mi się rozjeżdża po włosach. Ale Ty nie musisz absolutnie z niczego rezygnować. Nie wiem, jakoś tak... Robisz sobie oczyszczanie. Robisz sobie tonizację, następnie nakładasz sobie maseczkę. I później pielęgnację. A później robisz jeszcze pielęgnację. Ja nie. No to na przykład takie domowe spa. Dobrym rozwiązaniem. Wannę masz? No mam, ale ja nie lubię w wannie leżeć. I właśnie tu jest pies pogrzebany, że jak. No, te maski powiem Wam mam. Ale ja nie bez powodu mam ich tyle. Trzymaj bo je na lato, trzymaj je na wyjazdy. Prawda. Zabieraj ze sobą na przykład do kosmetyczki wyjazdowej, jak lecisz gdzieś w jakiś ciepłym kraj. Zawsze zabieram i nigdy nie użyłam. Kurde, ja nie wiem, słuchajcie. Nawet jak czasami masz takie, nie masz takiego wrażenia, że nie wiem. Ja mam tak, jak jadę do Włoch, że jest temperatura 40 stopni, a ja mam wrażenie, że skóra mnie pali. Jezu, taka chłodna maseczka po prostu nałożona na tą skórę, to jest taki relaks. Wiesz co, przypomniało mi się. Jak byliśmy właśnie we Florencji, to miałam tak, że schowałam od razu ją do lodówki. Jak wyszłam taka, tak jak mówisz, taka zaogniona tym upałem. Jak sobie to położyłam, to miałam wrażenie, że dym idzie. To raz mi sprawiło przyjemność. No i właśnie wtedy takie maseczki są fajnym rozwiązaniem. No tak, bo one wtedy faktycznie chłodzą i tak koją, prawda? Więc okej. Okay. Ale przechodzimy do ostatniego punktu, który z kolei kocham. I to są tak płatki, ja. Płatki pod oczy. Ja słuchajcie, mi kiedyś koleżanka powiedziała,
Madzia, ty masz pierdolca na punkcie płatków pod oczy, bo ja miałam w pewnym momencie tych takich, wiesz, właśnie dużych opakowań z 3 czy z 4 w lodówce. Ty, to nie patrz, to mojej. Ale najlepsze jest to, że ja cały czas mówię, że ja nie widzę po tych produktach różnicy. Ja, słuchajcie, jestem osobą, wy to doskonale wiecie, dlatego że ja mam te płatki i ja mówię zawsze, że to jest takie self-care na zasadzie, że wiem, że coś robię dla siebie. Poza tym nie oszukujmy się, takie płatki rano wyjęte z lodówki genialnie ściągają Wam opuchliznę. No i po to są właśnie te płatki pod oczy. No właśnie, ale wiesz, jak ja się naczytałam przeciwzmarszczkowe, nie wiadomo jakie, nie wiadomo. No to trochę sobie narobiłam nadziei, ale jest też jedna kwestia, która mnie w tych płatkach denerwuje. Nie mówię tylko w tych, bo to jest akurat Hamish, ja używałam i Skina, i It Skin, i tych Petit Fee, i wszystko co tam jest. Mm. To, że one się rolują pod makijażem. Mnie szlak trafia, jak ja nałożę pielęgnację, nałożę płatki i później mam to zmywać jeszcze, żeby tonizować i nakładać krem pod oczy i znowu krem z filtrem, mi się po prostu to nie skleja, więc jest tak, że ściągam płatki, nakładam krem z filtrem, robię make-up i mi się to wszystko roluje. I mnie to denerwuje. No to ja robię tak, wstaję rano, umyję skórę, nakładam płatki. No potem tak. Robię wszystkie inne czynności, zdejmuję płatki i dopiero kończę pielęgnację. A widzisz, bo ja robię tak, że nakładam, myję twarz, tonizuję, czekam aż troszeczkę przeschnie, nakładam serum z witaminą C i dopiero płatki, bo chcę, żeby... No dobrze, ale serum z witaminą C nakładasz pod same oczy? Nie, nakładam na twarz. No dobra. No i później, jak ściągam te płatki, to mam tą esencję. I ja ją sobie wklepuję na. Ale później jak nałożę krem z filtrem, to jest okej. Okay. No. Ale jak zaczynam robić make-up, to mi się to roluje wszystko. No. I to jest właśnie dla mnie problem tych płatków, ale ja mam na to rozwiązanie i to też dzięki Tobie. Słuchajcie, Anita nagrała rolkę. Ja wykupię wszystkie w chlebę wykupię te płatki. Ja już Wam o nich trąbię. Naprawdę, ja... Nigdy w życiu żadne płatki nie zrobiły na mnie takiego wrażenia. Ja się nagrywałam, Anicie, po pierwszym życiu. Tak, słuchajcie, wysłała mi filmy, żeby mi pokazać, że w ogóle jest w szoku. No. Genialne są te płatki. Naprawdę, one mi... Słuchajcie, one... Ja widzę różnicę po nich, dlatego że ja mam jakby wypchniętą tą skórę pod oczami. Oczywiście, że jest zdjęta opuchlizna po zimnych płatkach, po każdych będzie. Natomiast one mają tak genialne te warstwy, są tak fajnie docięte. No dobra, to super, teraz tak. Ja też kocham płatki pod oczy. I tak jak Magda mówi, płatki pod oczy to nie jest produkt, który będzie Wam dawał efekt wow. Czasami dziewczyny do mnie piszą i poleć płatki pod oczy, które zniwelują zasinienia. Nie ma takich płatków. No właśnie. Słuchajcie, nie ma takich płatków, to Wam od razu mówię. Mogą być takie płatki, które delikatnie Wam rozświetlą tą skórę, ale nie usuną Wam zasinień pod oczami. To musicie pamiętać o tym. Jeśli ktoś Wam o czymś takim mówi, gdzieś Wam to opisuje, to jest po prostu ściema marketingowa. Druga sprawa. Wszystkie płatki takie, one głównie działają, te hydrożelowe szczególnie, one działają po to, żeby trochę tą skórę nawilżyć, żeby to oko otworzyć, żeby je trochę rozświetlić, żeby tak troszeczkę je nawodnić, no bo mamy tutaj tą okluzję, tak? To nigdy nie będzie taki efekt długotrwały jak krem czy serum pod oczy. No nie oszukujmy się, ja uważam, że płatki pod oczy to jest fajne dopełnienie pielęgnacji i to jest taki produkt, który właśnie fajnie nas pobudza rano, szczególnie jeśli wyciągniecie z lodówki, nałożycie sobie takie chłodne, od razu po prostu oczy tak i jesteście trochę pobudzone, wypijecie sobie, nie wiem, kawkę, herbatę, wodę z cytryną i tak dalej i potem zabieracie się do roboty. I po to są właśnie takie płatki. Natomiast na mnie też zrobiły, słuchajcie, ogromne wrażenie te płatki. Zresztą jeśli ktoś widział mój film, to będzie wiedział o tym. Wydaje mi się, że to jest właśnie, to samo mówiłam Magdzie, to jest kwestia stworzenia tego płatka. Bo tu jest nawet na opakowaniu narysowane, o co tutaj w tym chodzi. Że tutaj mamy skóra, później jest to serum i potem mamy ten materiał, z którego zrobiony jest płatek i na samym końcu mamy folię. I ta folia właśnie działa jak taka okluzja, ale co ona powoduje? Nie tyle daje nam ten efekt okluzji, ale że ta skóra, z naszej skóry wyparowuje naturalnie wilgoć, tak? Z naszego naskórka. I ta wilgoć, która wyparowuje, ona zostaje pod tą folią. Tak mamy taki, no nie wiem jak to opisać. To jest trochę tak, jakbyście na przykład robiły sobie saunę na włosy. Na pewno większość z Was będzie wiedziała, o co chodzi. Nakładamy pod czepek.
serum, krem, jakąś maskę, a następnie bierzemy wczepek, nawet taki foliowy, idziemy pod suszenie gorącym ciepłem i tak dalej, i nagle po prostu jak zdejmujemy, to te włosy są ciepłe, jeszcze są wilgotne, jeszcze są mokre i taki sam efekt dają te płatki pod oczami. Są genialne. I już nie mówiąc o tym, ile tu jest serum. Wiesz, że ja 4 dni używałam tam. No. To, bo to jest, wiecie, kolejne opakowanie. Naprawdę tego serum jest tutaj tyle, że z powodzeniem to do lodówki zamknąć na nowo, żeby, wiecie, pływały znowu w tym serum, no coś genialnego. Albo wykorzystać sobie na twarz, albo wykorzystać tak. Na szyję, na dekolt, na dłonie. Fakt, że to jest produkt, który jest kompletnie nieekonomiczny. Tak. No bo płacicie za takie płatki 10 zł, 8,99. No właśnie, coś koło tego. I to jest tylko tak naprawdę... No jedna teoretycznie para. Na raz. Więc gdyby się chciało porównać cenowo do takich płatków, to kompletnie się to nie opłaca. Tak. Natomiast ja nawet mówiłam Magdzie, że można sobie to wykorzystać, te płatki, jako kurację. Tak. Na przykład na kilka dni. Tak, tak, tak. Tak? Albo kiedy widzimy, że coś naprawdę się z tą skórą dzieje, i wypróbować takie płatki. Albo zabrać je gdzieś ze sobą na jakiś wyjazd. Bo one nie są drogie, ale naprawdę efekt jest wow. Także jeśli szukacie płatków pod oczy i w ogóle chcecie zobaczyć, czy to dla Was, ja nie polecam Wam takiego dużego opakowania na raz, żeby zobaczyć, wiesz, czy ktoś będzie po to sięgał. To właśnie takie i te schebe są srebrne i złote. One są takie duże, rewelacyjne, fajne. Rewelacyjne, one na pół twarzy. No. Genialnie, tutaj fajnie się trzymają, są ładnie podocinane, żeby... Tak, no po prostu bardzo, ja jestem... Ja uważam, że to są bardzo dobrze przemyślany produkt, niedoceniony, niereklamowany nigdzie, ja nigdzie nie słyszałam, żeby ktoś o tym mówił. Natomiast jak ja zrobiłam ten film, to też poleciałam do Hebe, żeby kupić te płatki. Przecież ja poleciałam od razu, jak zobaczyłam tego dnia, byłam w Hebe, wykupiłam wszystkie, pytałam pani, czy nie ma, ale nie było, wiesz, tam jeszcze w magazynie czy coś, nie było, ale ja znowu idę do Hebe i będę na nie polować. No, fajne. Chcę mieć je w lodówce, nawet właśnie, czy w kontekście wyjazdów, tak jak wspomniałaś, ale też jako taką kurację. Wiecie, że ja regularnie używam takich płatków pod oczy, natomiast po tych naprawdę widzę różnicę. Po tych widzę zdjęcie tej opuchlizny takiej, no ale to jest normalne, jak się coś zimnego przyłoży rano, tak? Więc genialne te płatki są. No dobra, słuchaj, zakończyliśmy. Mamy wszystko. Nagadały? Strasznie. Coś mi się zdaje, że to będzie długi film, ale Wy lubicie takie długie filmy o Magdy, więc myślę, że to będzie coś innego. Taka pogadanka kosmetyczna. A nie jak tam niektórzy narzekają, że makijaż codziennie i pogadanka do makijażu. No to będzie pogadanka do pielęgnacji. Tak, do kosmetyków. Ale słuchajcie, powiem Wam tak. Bardzo fajna pielęgnacja Magdy, bardzo dobrze przemyślana. Jestem jak najbardziej na tak. Nie rezygnuj absolutnie z prawidłowego oczyszczania, bo przy Twoim typie skóry jest ono obowiązkowe. Nie rezygnuj z dobrego serum, bo o ile jeszcze na kremie do twarzy możemy tutaj... Ja zawsze to powtarzam. Serum, tak. Dobre antyoksydanty, jak najbardziej tak. Ja myślę, że za jakiś czas możesz też pomyśleć o tym, żeby wprowadzić już serum z retinola. Mhm. Planowałam jesienią tamtego roku, ale coś mi jakoś... Był trochę retinal i jakoś, tak powiem Ci, nie wyszło, ale już będę wprowadzać na pewno. No tak, bo już masz zakończoną kurację dermatologiczną, a skóra się ustabilizowała, nie jest przesuszona, nie jest nadwrażliwa, więc myślę, że na jesienią tego roku będzie już nawet możesz pomyśleć o tym, żeby pomału zacząć wprowadzać retinol do Ciebie. Retinol, co tam będziesz chciała, pomyślimy. Kombinujemy z jakimś fajnym. Nagramy jesienią taką aktualizację. Co się zmieniło, właśnie. Albo czy retinol wyżarł mi twarz. Albo co Magda wybrała jako produkt z retinolem. Bo w sumie też tych cała masa. Ale Ty zawsze robisz, wiesz, takie fajne zbiorcze, oceniasz, opisujesz. My jeszcze jak się nie znałyśmy, ja kupowałam z Twojego polecenia serum z witaminą C. Zawsze wchodziłam, pamiętam, na YouTube'a i wpisywałam serum z witaminą C Coco Collection. Patrzyłam, co polecasz i sobie wybierałam, naprawdę. I chyba Sysderma też chyba kiedyś polecałaś. Oj tak, bo w ogóle Sysderma ma też genialne produkty. Tam mamy większość substancji aktywnych zamkniętych w liposomach, więc też mamy tą nanotechnologię. Natomiast na przestrzeni lat bardzo się zmieniły marki nasze nawet. Bardzo dużo nowych produktów się pojawiło. Już nawet takie marki bardziej idące w kontekst naturalny, gdzie stosują bardzo dużą ilość substancji naturalnych, też zaczynają stosować gdzieś jakieś tam, przemycać te technologie do swoich produktów, żeby to też fajnie działało. Więc jak najbardziej tak. Ja myślę, że dziewczyny mnie też proszą, żebym zrobiła takie aktualizacje. Więc no ja też jestem za. Dajcie znać w komentarzach, czego Anita powinna zrobić aktualizację w pierwszej kolejności. Ale myślę właśnie, że wiesz, wiosna to będzie serum z witaminą C.
Tak, będzie to musi być. Na pewno będzie serum z witaminą C. Ostatnio mam dużo takich fajnych produktów też odkryłam, więc na pewno będzie. O! Widzicie? A czy będzie jakiś ranking kremów z filtrem? Bo ja wiesz, ja uwielbiam. Wiesz co, powiem Ci tak, ja z tymi kremami z filtrem to tak różnie bywa, bo ja na przykład, ja mam swoje ulubione, mam takie, do których regularnie wracam, bo są po prostu najlepsze i uważam, że są jednymi z najlepszych kremów na rynku. Na pewno coś takiego zrobię, na pewno pokażę nowe, bo też kilka nowych przetestowałam, wypróbowałam różne, więc na pewno coś się pojawi. Natomiast wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja też trochę nie idę tak jak dużo influencerek. Wiesz, tu pojawiam się z Garniera, tu pojawiam się z Eveline, tu pojawiam się skądś tam i po prostu jest szał i one testują, bo ciężko jest ocenić działanie kremu z filtrem. Zgadzam się. Taka jest prawda, słuchajcie, no co ja mam Wam opowiadać, no super, fajnie, nie klei się, ładnie trzyma się makijaż i... A za 50 lat kontynuację. I takich kremów, słuchajcie, jest cała masa. No właśnie, więc tak naprawdę ja już jak się biorę z jakimś krem z filtrem, to już go tak testuję porządnie, wiesz. Nie to, że wyszedł nowy i za kilka dni ja Wam o nim opowiadam, tylko ja go testuję o różnych porach roku. Tak. Sprawdzam w różnych warunkach atmosferycznych, jadę do Włoch, patrzę jak, czy się skóra opala, czy się nie opala, jak się zachowuje, więc wiesz, u mnie takie testy po prostu długo trwają. Tak, dlatego ja mam swój sprawdzony w tropiki i ja nie wezmę innego, mimo tego, że na co dzień używam. No a jeszcze mam do Ciebie ostatnie pytanie a propos kremów z filtrem. Kremy SPF do twarzy z drogerii. No tak. Tak czy nie? Takie wiesz, typowo drogeryjne marki właśnie Eveline, Garnier, Nivea i tak dalej. Tak, jak najbardziej tak, tylko słuchajcie, pamiętajcie o tym, że tak, kremy z filtrem dobieramy do typu naszej skóry. To jest bardzo ważne, czyli zwracacie uwagę na to, co one mają w składzie, czyli to, co powiedziała Magda. To jest krem tani drogeryjny, no nie oszukujmy się, tani drogeryjny, ale Magda nie zwróciła uwagi na to, że ma parafinę w składzie. A przy jej typie skóry i problemach, które miała, parafina jest niewskazana. Więc jak najbardziej tak, poszukiwania tanich drogeryjnych filtrów, jak najbardziej tak, ale zawsze kierujcie się tym, żeby to był krem dopasowany do typu Waszej skóry. Później przechodzimy na to, czy on się dobrze rozsmarowuje, czy się źle rozsmarowuje, jak działa pod podkładem, jak się go reaplikuje w ciągu dnia, jak najbardziej tak, ale te takie podstawy dobieramy do typu naszej skóry, sprawdzamy substancje, które są w składzie, kierujemy się oczywiście tym, czy idziecie bardziej w stronę filtrów fizycznych czy filtrów chemicznych, to takie bardzo indywidualne. Jeśli nie stać Was na droższe, które mają jakieś substancje aktywne w składzie, bo takie są, które mogą Wam zastąpić całkowicie krem na dzień, które będą nie dość, że działały prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo, to będą jeszcze chroniły przed promieniowaniem. No to oczywiście, że można pójść w tym kierunku i wybierać drogeryjne, albo pójść w stronę taką pośrednią, czyli postawić na dermokosmetyki, które są moim zdaniem jeszcze lepsze od tych drogeryjnych, bo są testowane m.in. pod kątem wrażliwości skóry. I bardzo często one przechodzą takie specjalistyczne testy, które też pokazują, że na przykład nie ma podrażnienia, że stosujecie jakiś tam, że on Was nie podrażnia, że nie ma zaczerwienienia, że nawet jeżeli działają promienie słońca, gdzieś jesteście właśnie na przykład w jakichś tam tropikach, to ta skóra nie będzie się czerwienić, tak? Więc to jest bardzo dużo takich, wiesz, składowych, które wpływają na to, czy taki krem, czy taki krem, no i oczywiście zawartość Waszego portfela, tak? To też będzie miało. Ja nie powiem, bierzcie się tylko za drogie kremy z filtrem, no bo to by była przesada, tak? Bo jest dużo tanich kremów z filtrem, które są bardzo dobre i nie ma co przepłacać, jeśli w Waszym przypadku będą się sprawdzały. Krem z filtrem ma Was chronić przed promieniowaniem. Nigdy to nie będzie 100%. Nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli będziecie go regularnie używać, codziennie o nim pamiętać, bez względu na porę roku, bez względu na to, czy przebywacie w domu, czy przebywacie na zewnątrz. Jeszcze raz to powtórz. Czy chmur nie ma. Promieniowanie to nie jest to, co widzicie, nie wiem, słońce, tak? Bo wiele osób kojarzy promieniowanie UV z świecącym słońcem. A jak są chmurki, to promieniowania już nie ma. To jest bzdura. Promieniowanie to jest jedno, słoneczko to jest drugie. Czyli codziennie. Używamy. Promieniowanie macie w domu, promieniowanie macie z telefonu, promieniowanie macie z telewizji, promieniowanie Was otacza z każdej strony. Używamy filtrów. Codziennie, bez względu na porę roku, zobaczycie efekty dopiero po wielu, wielu latach i to będzie właśnie to, gdzie będziecie mogli stwierdzić,
krem z filtrem uratował moją skórę. Tak jest. Mamy? Mamy, poczekaj. Jestem, słuchajcie, skończyło nam się miejsce na karcie, ale już wracamy. Anita super dużo gada. Ale ja bardzo lubię, wiesz co, mi się, ja już wam to mówiłam i tobie też to mówiłam, że Anita może gadać o jakiś nano, coś tam, z których my niewiele rozumiemy, ale ty to mówisz w tak przystępny sposób, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić te nanodyski. A one fajnie wyglądają. Powiem ci, że jakbyś zaczęła, jak one wyglądają w rzeczywistości. Pamiętam, jak byłam, to już tak słuchajcie, do zamknięcia tego tematu. Jak byłam na szkoleniu z marką Yonel i biotechnolog marki właśnie prowadziła wspaniałe szkolenie, gdzie opowiadała o tym, to nie tak słuchajcie jako influencer, tylko po prostu jako kosmetolog, tak? Gdzie opowiadała właśnie takim językiem bardzo zaawansowanym, jak to wszystko wygląda i pokazywała, jak to wygląda. Ja tylko siedziałam tak. Bo ty to rozumiesz. Boże, jakie to jest fajne. Ty to rozumiesz, to jest inaczej. Ale wiesz, to też jest trochę tak, że jak człowieka fascynują takie rzeczy, to też inaczej na to patrzysz, inaczej to odbierasz, tak? No zdecydowanie. No chociaż mi na przykład bardzo często też ludzie zarzucają, że ja nie mówię takim językiem kosmetycznym. Ale to jest bez sensu, bo co byśmy z tego rozumieli? No właśnie też mi się tak wydaje, absolutnie, że staram się to tak przekazać, żeby właśnie, żeby ci ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy i kompletnie nie znają się na tym, żeby po prostu zrozumieli, tak, o co w tym chodzi. I to chodzi. Jest super. Słuchajcie, ile my się znamy? 5 albo 6 lat? No już trochę. Jak mi na pierwszym spotkaniu Anita zrobiła wykład o używaniu kremu z filtrem, którego używam tak czasem. Jak były grube chmury, to nie używałam wtedy. Jak mi zrobiła wykład, to od tamtej pory codziennie używam kremów z filtrem, bo mi tak to wytłumaczyła. No ale i można... wiecie co? Jeszcze wam coś powiem. Bardzo często przy kuracjach dermatologicznych, nawet lekarze tego nie mówią, gdzieś tam wspomną, a potem o tym zapominamy. Stosowanie filtra to jest podstawa, żeby nie wyszły między innymi przebarwienia. I ja tak Magdzie tam powiedziałam, słuchaj, tak, teraz jesteś na tej kuracji, musisz po tym pamiętać, Magda nie ma żadnych przebarwień na skórze. A to jest hit, bo ja miałam, w sensie wtedy miałam przebarwienia i ja ich nie mam. Także krem z filtrem i polecenia Anity się sprawdzają. Ja myślę, że witamina C, odpowiednia pielęgnacja, bardzo dużo takich czynników, które u ciebie działają, po prostu działają. Tak, i naprawdę tak, tak, masz piękną skórę. Dobra, słuchajcie, ja już uciekam, bo już za długo. Dobra, to już. Dajcie znać, czy wam się podobało. Kochani, a teraz tak na szybko kończąc, pokażę wam wszystkie te produkty. Jak chcecie, róbcie sobie screena i szukajcie w necie. Proszę bardzo, wszystko po kolei, wszystko o czym dzisiaj mówiłyśmy, macie tutaj pokazane te produkty i tak regularnie pojawiają się regularnie w moich filmach, natomiast chcę, żeby, wiecie, to było dzisiaj tutaj domknięte, dlatego, że zależy mi na tym, żeby wam je pokazać. Jakby były pytania, możecie sobie proszę śmiało zatrzymać i odszukać te produkty. Mam też nadzieję, że taki film przypadł wam do gustu. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tego typu produkcji. My z Anitą chętnie możemy, wiecie, jeszcze nagrać podobne. Nie wiem, może wiecie, pielęgnację wiosenną, czy nie wiem, jakiś ranking kremów z filtrem, czy jakiś inny ranking. Czy może wiecie, jakieś nowe produkty za jakiś czas, jakąś aktualizację. Ja jestem bardzo chętna, bardzo lubię nagrywać z Anitą, lubię się w ogóle z nią spotykać, to przede wszystkim już nie tylko na potrzeby nagrywek, natomiast myślę, że jak widzicie, ja bardzo lubię kosmetyki, bardzo lubię to, jak w przystępny sposób Anita o nich opowiada. Uważam, że można się od niej wiele nauczyć, zainspirować. No i podpatrzeć zawsze jakieś fajne perełki, no i oczywiście testować na sobie, natomiast tak to wszystko wygląda, najlepsze płatki pod oczy, lecę do Hebe i teraz te maski, o których była mowa, dam Anicie właśnie tę z witaminą C, jestem bardzo ciekawa, co o niej powie, proszę bardzo, na koniec, o, tak to wygląda i jeśli ten film przypadł wam do gustu, koniecznie zostawcie mi kciuka w górę, żebym wiedziała, że chcecie tego typu produkcji albo i nadprodukcji więcej. No i tak, wpadajcie na kanał Dani, to wszystko oczywiście macie w linkach. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa kochani.